Letnie czytanie. Władysław Kopaliński z dziejów Kot w Worku, czyli z dziejów powiedzeń i nazw. Rzucać perły przed wieprze. Powiedzenie to jest cytatem z Biblii. W Ewangelii według Mateusza czytamy: Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie pereł waszych przez wieprze, by ich przypadkiem nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Znaczy to w przenośni: nie ofiarowujcie rzeczy kosztownych lub wzniosłych temu, kto ich ocenić nie potrafi. Perła od dawna jest synonimem rzeczy cennej. Powiada się, to istna perła. Dawniej nazywano je rosą niebios albo łzami pięknych kobiet. Rezygnując z poetyckich porównań, można by perły określić trafniej jako wynik obronnych umiejętności małży. Perły powstają wtedy, gdy jakieś ciało obce, jak pasożyt lub ziarnko piasku, wywołuje podrażnienie płaszcza małży. Wtedy wydzielina nabłonkowa płaszcza otacza to obce ciało i twardnieje, a potem przez wiele lat okrywa je coraz nowymi warstewkami substancji macicy perłowej, czyli chemicznie rzecz biorąc węgladem wapnia. Gdy powstająca perła przyrasta do skorupki małża, wartość jej, to znaczy wartość handlowa, nie biologiczna, zmniejsza się bardzo. Najbardziej poszukiwane są perły całkiem okrągłe, o żywym blasku, delikatnej grze barw i możliwie jak największe. Połowy pereł udają się najlepiej w Zatoce Perskiej i u wybrzeży Cejlonu. Różowe perły cejlońskie są najkosztowniejsze, ale najpiękniejsza macica perłowa ze skorupek małż pochodzi z Manili. Obfite łowiska znajdują się również na wodach Celebesu, Japonii, Madagaskaru i w Morzu Czerwonym. Małże leżą zwykle na płociźnie, ale znaleźć je można również aż do 400 metrów głębokości. Dobra perła jest przy wielkiej elastyczności tak trwała, że nieraz doradzano, aby sprawdzić ich autentyczność przez uderzenie ciężkim młotem na kowadle. Kwasy rozpuszczają perłę, a zasady złuszczają poszczególne warstewki. Od wzajemnego pocierania się o siebie, jak przy potrząsaniu woreczku, perły umierają, to znaczy tracą tęczowe zabarwienie interferencyjne, stają się martwe. Również pot ludzki i wyziewy wielkomiejskie, jak bezwodnik kwasu węglowego dwutlenek siarki, powodują korozję pereł. Zależnie od sposobu obchodzenia się z nimi przez właściciela i od składu chemicznego powietrza, żyją one od 50 do 100 lat, rzadko dłużej. Również słynna perła olbrzymka Szacha Iranu nie może ujść zagładzie. Perły są zatem piękne, drogie i przemijające. O ich znikomości myślała pewnie Kleopatra, królowa Egiptu, wypijając z wodzem rzymskim Antoniuszem perły rozpuszczone w kwasie, zapewne w occie. Że małże można nakłonić do produkcji pereł, wiedzieli Chińczycy już dawno. Wytworzenie pereł hodowlanych na wielką skalę rozpoczęło się wszakże dopiero koło roku 1920. Najładniejsze perły hodowlane są zaledwie o 20% tańsze od naturalnych.